Był czas, kiedy ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska. Było to na długo, zanim astronomowie uwierzyli, że Ziemia ma kształt globu. Ale Pismo Święte, nie podejmując nauczania nauki jako takiej w oświadczeniu naszego Pana, udowadnia, że Ziemia jest okrągła, chociaż wieki przed tym, jak zabobon rzymski był gotowy ekskomunikować każdego, kto odważył się to potwierdzić, jak w przypadku Galileusza około 1609 roku. Mówiąc o jego przyjściu na ziemię jako Syna Człowieczego, nasz Pan powiedział: powiadam wam, owej nocy na jednym łożu będzie dwóch mężczyzn, jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Dwie kobiety będą mleć, jedna zostanie wzięta, a druga pozostawiona. Dwóch mężczyzn będzie na polu, jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Łukasza 17, rozdział 34 do 36 wersetu. W jaki sposób wydarzenie może mieć miejsce w tej samej chwili, kiedy jest noc, kiedy dwóch mężczyzn leży w łóżku, i poranek, kiedy dwie kobiety mielą jedzenie na śniadanie, i jasny dzień, kiedy dwóch mężczyzn pracuje w polu? Porównajmy z informacją, która jest godzina w różnych częściach świata. Kiedy jest godzina 12 w południe w Greenwich w Anglii, w Auckland w Nowej Zelandii jest godzina 11:30. W nocy. Z kolei 8 rano, pora śniadania w Buenos Aires w Argentynie. Jak to może być? Tylko wtedy, gdy Ziemia jest okrągła i obraca się wokół własnej osi dzień po dniu. Skąd nasz Pan to wiedział? Czy nie był stwórcą wszechświata? Czy On tego wszystkiego nie zaplanował? Czy ci, którzy odrzucają natchnienie, mogą nam powiedzieć, w jaki sposób Pismo uosabia ten pogląd na okrągłą Ziemię, podczas gdy przez stulecia wszyscy ludzie myśleli inaczej? Był czas, kiedy ludziom nie była dostępna wiedza o czarnych dziurach w kosmosie, która jest tak gęsta, że wciąga światło w takim tempie, że jest ciemno, bo światło nie może się z niej wydostać i wciąga gwiazdy, wyrywając je z ich lokalizacji. A mimo to Juda w pierwszym wieku to wiedział i pisał o tym tak swobodnie, jak o falującym morzu. Błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch. List Judy, 13 i 14 werset. Skąd Juda, sługa naszego Pana, to wiedział? Czy nie jego Pan był stwórcą wszechświata? Czy on tego wszystkiego nie zaplanował? Czy ci, którzy odrzucają natchnienie Biblii, mogą nam powiedzieć, w jaki sposób Pismo uosabia ten pogląd na czarne dziury, podczas gdy przez stulecia wszyscy ludzie myśleli inaczej? Był czas, kiedy ludziom nie była dostępna wiedza o szczepieniach, które polegają na wprowadzeniu informacji do organizmu o złym czynniku, po to, aby organizm, mając tę informację wcześniej, gdy ten zły czynnik później pojawi się w organizmie, wiedział, jak się bronić, produkując właściwe przeciwciała i pokonując zły wpływ. Ale ludziom Bożym była dostępna wiedza o szczepieniach, które polegają na wprowadzeniu informacji do uszu wierzących o złym czynniku błędnego nauczania po to, aby organizm zgromadzenia, mając tę informację wcześniej, gdy ten zły czynnik później pojawi się wśród ludzi wierzących zgromadzających się do imienia Pana Jezusa, wiedział, jak się bronić, odpierając zły wpływ fałszywej nauki błędnowierczych zwodzicieli. Piotr apostoł pisał o technice szczepień zabezpieczających przed przyszłą infekcją fałszywej doktryny. Wy tedy, umiłowani,
wiedząc o tym wcześniej. Miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 17 werset. Skąd Piotr, sługa naszego Pana, to wiedział? Czy nie jego Pan był stwórcą wszechświata? Czy on tego wszystkiego nie zaplanował? Czy ci, którzy odrzucają natchnienie Pisma Świętego, mogą nam powiedzieć, w jaki sposób Pismo uosabia ten pogląd na szczepienia, podczas gdy przez stulecia wszyscy ludzie myśleli inaczej?